Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdziemy się ponownie w Fortnite. Dlaczego w ogóle znajdziemy się z jakimś randomkiem? No, mianowicie dlatego, że nie miałem za bardzo z kim zagrać, ponieważ Imperialista jest zajęty eventem w Łocie. Nie wiem, czemu musiałem być w Łocie. A Frosterio zagrałem tylko 3 gry niestety, no i ten musiał iść dosyć szybko, tak więc no sami chyba rozumiecie, że no, było słabo z moją możliwością doboru sobie graczy, tym bardziej, że nikt nie chciał za bardzo zagrać wcześniej. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Bardzo nie, gościu, spadamy stamtąd. Okej, lecisz tam. O, bardzo nie, bardzo. O, jeszcze gorzej, dobra, zmieniamy jeszcze raz kurs i lecimy chyba tutaj. Bo to, co się tam dzieje, to jest masakra. Poza tym, tak, zaraz powiem jeszcze o paru zmianach. Mianowicie zmieniłem sobie wersję językową, jak widzicie, ponieważ no, zakładałem, że będę grał z kimś za granicą, to raczej zakładałem, że może być to bardziej przydatne mimo wszystko. No mnie znowu waliło cholera z gry. Wiecie, poprzednio jak zacząłem klikać, jak kliknąłem pierwszy raz, to tak samo waliło mnie na pulpit, tylko nie wiem dlaczego. Mniejsza. Teraz jakiś lag jeszcze drobny, związany pewnie z renderowaniem świata albo coś tego typu. Ja tutaj mogę przeszukać tą skrzynkę na szybko w ten sposób. Okej, okay. Zbieramy co się da, mam 2,50, wezmę sobie je, od razu zużyję. Nie wiem, czy ten gość będzie ogarniał, mam nadzieję, że tak. Wiecie, na pewno liczę na to, że będzie ogarniał bardziej niż ja. W sensie to nie jest trudne, więc mam nadzieję. Tak, ale grałem, powiem wam, ostatnio z profesjonalistą i wow, po prostu zszokowało mnie to. I nie mówię tutaj o Frosterio, bo mówię tutaj o gościu, który rzeczywiście potrafił grać niesamowicie. W sensie to, co on robił, że to mnie absolutnie, wiecie, szczęka mi opadła po prostu patrząc na to, co on robił. Co więcej to to, że... To wezmę sobie tego drugiego shotguna, może się przydać, kto wie. Ewentualnie potem go zamienię. Co więcej to, że tak, zmieniła się chmurka pode mną, jak widzicie, zmieniłem ją troszeczkę, bo stwierdziłem, że ej, no w sumie to fajnie będzie wyglądała w ten sposób. No i mam nadzieję, że również wam się spodoba. Ponadto, w sensie ona była w ogóle zainspirowana też przez Frosterio po części, bo ten po prostu rzucił coś, nie pamiętam już teraz co dokładnie, ale coś powiedział i ja miałem takie w sumie, to wcale nie jest taki głupi pomysł, w sensie, żeby potem, w sensie, wzięło mnie tak, a może by tak zmienić tą chmurkę rzeczywiście i takie, on coś rzucił, ja takie, to wcale nie taki pomysł, a jemu w ogóle nie chodziło o to, abym zmieniał to, się zmieniał chmurkę akurat na taką, no ale stwierdziłem, że okej, mam pomysł, więc go zrealizuję i zobaczymy co dalej. Czemu ten gość tam leci, czy on naprawdę nie zdobył żadnego ekwipunku, czy co? Robi? On poszedł po prostu po drewno? Chciał sobie coś kupić w tamtej maszynce, jest taka szansa. Czemu tutaj niektórzy ludzie dopiero teraz lecą, w sensie... Czy oni zwyrwą się? Przenieśli? Możliwe. Maria, moje... O, dobra, powalony. Okej, okay, pięknie, to akurat mi się udało, powiem szczerze, i to przypadkiem zupełnie. Próbuję tutaj... O, proszę bardzo, wyeliminowany jeszcze. Proszę bardzo, całkiem sporo rzeczy. Dodatek. Wezmę sobie to, w ten sposób. Fuck. Gość. Dostał. Zrobimy w ten sposób. Okej, okay, przeładujmy sobie na szybko. Dostał. Okej, okay, dostał. Dostał, leży. Okej, okay. Szybko się ogarnijmy z tym. Tutaj nasz na szczęście nie dostał i leży, pięknie. Po blisko. Nie wiem, jak to zrobiłem, szczerze mówiąc. Nie pytajcie mnie. Sam jestem w szoku. Sam jestem absolutnie zszokowany. Ktoś już wstaje na szczęście. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem, nie pytajcie mnie, tak jak mówię. To był czysty fart. I tutaj chyba nie ma rzeczywiście nic innego do powiedzenia. Wezmę sobie tą snajperkę, bo jest lepsza. Przedmioty leczące coś? Nic? Nic? No chyba nic, dobra. Szukajmy to jeszcze co nieco, 29 sekund do strefy. Strefa będzie trwała ponad 3 minuty, więc myślę, że z palcem w nosie to zrobimy, w cudzysłowie. Boże, jest zero przedmiotów leczących, tak totalnie nic, nul. Nul, non, zero. Nano to było 9 bodajże po japońsku, więc nie chciałem używać tego słowa. Nie, nic, też zero, dwa. Zgadzam się za kurczę tymi itemkami leczącymi, ale dużo nam czasu nie zostało. Okej, okay, mamy chociaż miksturki, więc tyle dobrze. Wezmę sobie je zamiast, niech będzie zamiast tego pistoletu, jeszcze temu typowi to rzucę. Okej. Okay. Nie, w ten sposób. Czy mam wszystko przeładowane? 1, 5, 5, to ten przeładować do 8.
18 do 30. Ktoś już tam leci, cholera beze mnie, no. Kupujące, w sensie trochę, ale no. Może to przejść, czy tam właśnie, tam były kurcze gdzieś grzybki. O, oh, fuck, ile mam czasu? 3 minuty. Powinniśmy dać, a w ogóle on ma panel skokowy właśnie, czy on go użył? Nie, chyba nie. Ja nie wiem, czy wie o tym, że ma panel, czy zwrócił na to uwagę. Bo ja go nie mam, tak bym się pokazał, prawda, na pod F5 przynajmniej. A nie mam niestety żadnej pułapki ani z tego typu. Tam może znalazł jakieś te miksturki, cokolwiek. Gdzie miksturki, no. Miksturki to ja bym chciał mu dać. A tam się jeszcze ktoś z szybko rzucił z wyrwy, ale to nie ma sensu, żebym tam leciał. Ten gość, no, chciałem powiedzieć, że przydałoby się, żeby tam właśnie sobie coś zbudował. Że ten gość ogarnie tak jak ja, czyli obo, niedobrze. Okej, okay, oko, oho, przepraszam, oho. Panel skokowy, czyżby? A tak. Ej, gościu, coś... Okej, okay, już się, tym razem się udało mu zrobić to tak jak chciał. Jak należało, ale bardzo mądrze zrobił z tym, że przed... Centralnie przed wykrzywionymi tutaj to zrobił. Przecież to tak, ja się tutaj szybko jeszcze zatrzymam na wykrzywionych. Niech on tam leci. Zatrzymuję po to, żeby znaleźć może jakieś demki leczące. Właśnie, powinny tutaj być, no bez jaj, to jest prawie całe te nie zlutowane, więc... Trzeba, koniecznie. Mam jeszcze minutę, więc na luzie raczej. Nie wiem, coś za... jest, bandaże, uff. Cholera, ktoś jeszcze znowu się przerzuca wyrwą. Jestem pewien, że wyrwą. Kość tutaj słyszę. Nie będzie to dobre dla mnie. Ale no, kość poleciał beze mnie, tak, więc... Nie mam co z tym zrobić za bardzo. Jeszcze, no, 1 HP może mi naprawdę uratować życie czasem. Zdarzyło mi się chyba kiedyś przeżyć na 1 HP, ale nie jestem pewien tego. Ktoś tu jest? Nie wiem. Na razie wolę nie ryzykować konfrontacji. Ten gość tam cały czas lata. O cholera, 30 sekund. Dobra, trudno. Wpadałem przez w ten sposób po prostu. Przez chciałem powiedzieć, że przez ścianę. O, nie mogę się wysłowić coś. Zdecydowanie. 30 sekund. No nie. Nie ma. Znaczy mam szansę jakąś tam przejedz, ale zdecydowanie nam się oberwie i tak po HP. Też nie, okej. Okay. Tam się zdążę to zrobić. Ale tam są ludzie. Brzegiem. No i fuck, i ten gość leży. Niedobrze. Nie jestem w strefie. Szybko do strefy. Ja jestem... No dobra, już gość padł, niestety. Streamer go zabił dosłownie. Fuck. Bożej. Byli ludzie. Martwi cholernie. Nadal tam są. Ja w takim razie spadam stamtąd. Ja się tam nie bawię absolutnie w bicie się z nimi. Myślę, że mi się oberwało, to jeszcze ten mój gość padł. Za bardzo moim zdaniem zraszował. W sensie mieliśmy czas, żeby tam na spokojnie przejść na wykrzywionych i to sobie tam obadać, co się dzieje. Ja niestety padł. Mnie obserwuje cały czas teraz. Ciekawe. Może czeka, żeby zobaczyć, co zrobi YouTuber. Nie tak beznadziejny jak ja. Okej, okay, jest tutaj gość. Ja. Dostał? Tak. Dostał? Leży. O kurwa. Ale to będzie odcinek. Kurwa, jestem tak gówniany w tą grę. Ale to będzie odcinek. Ja pierdykam. Szczęście. Bardzo dużą rolę odegrało tutaj szczęście. No dobra, czy mogę coś jeszcze zrobić z tym? Mogę się sobie przeładować na spokojnie. Tutaj i tutaj. A czy tylko czy ludzie tutaj nie biegną? Chyba 30 sekund. Zdecydowanie za mało czasu. Muszę lecieć. W ten sposób. Myślę, że bandaże nam się bardziej przydadzą. Tak, lecimy. Spadamy. Mimo wszystko. Nieważne, co by się nie działo. Musimy lecieć. Musimy uciekać. Będziemy duchem. Będzie cieniem. Dobra, 5 killi, 15 osób zostało. Okej, zbieramy to. Uciekamy. Myślę, że na tą ostatnią tutaj się przerzucę. Dobra, nie ma czasu. Nie ma czasu. Trzeba lecieć, trzeba biec. Bądźmy duchem. Mamy 2 minuty. W sensie to jest całkiem sporo, jak na przebiegnięcie, ale to musimy przebiec przez tą puszczę tutaj. W sensie, jak się nazywało? Przez wyrwę, o. W tym czasie jeszcze stąd uciec, co najgorsze, więc...
Trochę nerwy, szczerze mówiąc, czy przyznać. Mogę tego użyć teraz? Nie mogę użyć grzybku. Okej, czy nie mogę używać rzeczy, a mogę je zbierać. To jest gość, w sensie dwójka chyba, albo jeden. Nie wiem. Ten gość cały czas mnie ogląda, co jest najlepsze. Okej, cholera. Cofam się, bo tam widziałem, że gość do niego walił. Wyjdźmy z tej formy. On gość chyba zszedł. Chodzi. Go nie widzę już. O, chyba go widziałem tutaj gdzieś. Jest. Bardzo. Dostał. 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 Fuck. Fuck. Teraz zjeżdżamy stąd. Spadamy. Kuźwa. Snajperka z prawej. W sensie i tak miałem mało możliwości, ale tak, z prawej? Dobrze mówię, z prawej dostałem. Pewnie ten gość, który był duchem, wyleciał i wyskoczył i ten. O, ale zadałem mu 146 chyba obrażeń, to i tak za mało. No nic, moi drodzy, była fajna akcja, mega fajnie. Nie, jestem naprawdę zadowolony z tego, co się stało. Dobra, nie przedłużając, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, możecie zostawić suba, dać łapkę, wejść naszego Discorda, do czego was serdecznie zachęcam, zostać moimi patronami na Patronite. I chyba zapomniałem wspomnieć o tym, że zmieniłem tam nazwę na bardziej rakową, no ale już za późno. Tak więc, do zobaczenia i na razie.